Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy film powstał w odpowiedzi na Wasze często zadawane pytania pod komentarzami, pod różnymi filmami. Pytaliście, czy jak z CF-kom, jak sobie radzi z odśnieżaniem. Pług jest zamontowany, jak widzieliście. Może zanim przejdę i powiem Wam co do odśnieżania, to tak, zdemontowałem kufer przedni, ponieważ bez tego kufra jest lepsza widoczność przy odśnieżaniu. To z jednych takich rzeczy. Tylny kufer został. Co do samego pługu. Pług bardzo fajny. Tutaj mamy regulację tą wajchą, że możemy go przestawić. O. I w tą stronę. I zablokować. I potem w drugą. I na środku. I ogólnie fajnie do odśnieżania. Bardzo ergonomiczne urządzenie. I w montażu. I w demontażu w porządku, waga pługa jest też wystarczająca. Z wad, które ja tutaj odczuwam w... O, popatrzcie się, na chwilę wyjechałem na zewnątrz i od razu jakiś kot tu przyleciał. Z wad, które mogę Wam powiedzieć, to po pierwsze piszczące hamulce. I to rozmawiałem z kilkoma osobami, które posiadają te kłady i w każdej hamulce piszczą. Muszę podnieść któregoś dnia, zdemontować koła i zrobić coś, żeby te hamulce nie piszczały, bo jest to mocno irytujące. Druga sprawa, też wszyscy, co mają te kłady, te biegi, tak jak widzicie, teraz na przykład chodzą fajnie, luźno, nie? Ale są momenty, że ciężko wybić bieg. No i wtedy trzeba delikatnie gazu dodać, przejechać delikatnie do przodu, znaleźć ten punkt, żeby one wskoczyły luźno. No też z tego, co rozmawiałem z innymi osobami, też jest to normalne w tych skrzyniach, że tak to chodzi. Jeździłem kiedyś starym kładem, tam była taka długa wajcha, te biegi wchodziły dużo płynniej. Taki ma ten urok, ten kład, i pewnie wszystkie te nowe kłady też mają podobne problemy. Nie wiem, może napiszecie tutaj w komentarzach, czy jest taki problem, czy nie ma takiego problemu. Jeżeli chodzi, czy wystarcza mocy w tym kładzie ciężaru, popatrzcie się, ta cała pryzma śniegu, postaram się Wam pokazać, jaka ona jest wysoka, poświęcę się, wejdę do śniegu. Ona jest, można powiedzieć, gdzieś nie mniej niż 1,5 metra wysoka. No i długa też jest. Bez problemu kład radzi sobie z przeciąganiem śniegu, ze spychaniem. Tutaj, żeby tak spryzmować, no to najpierw układałem śnieg na równo, później sobie podnosiłem pług przy dojeżdżaniu i coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż powstała taka duża pryzma śniegu. Ogólnie, jeżeli o odśnieżanie, bardzo pozytywnie. Tutaj plac mieliśmy na bieżąco odśnieżony. Jedyne co, to teraz tutaj zbijaliśmy sople lodu, które były na dachu. Zrzucaliśmy śnieg z dachu i ten śnieg cały został przetransportowany właśnie kładem na tą pryzmę. Czyli bardzo duża zwałka śniegu. Łopaty też były potrzebne, bo tutaj odgarnywaliśmy od ścian budynków i przepychałem. Także w tym roku i ja, i ludzie, którzy pracują w warsztacie, nie umordowali się z odśnieżaniem. O, mamy trochę tego odśnieżania, tak jak widzicie. Na autach jeszcze dosyć dużo śniegu, także jak najbardziej polecam takiego kłada do odśnieżania. Wcale nie takich małych posesji, bo odśnieżałem i u siebie tutaj pod warsztatem, i odśnieżałem pod domem, odśnieżałem u jednego sąsiada, u drugiego, i kład daje radę. Zastanawiałem się, czy kupić łańcuchy. Ani raz nie zakopałem się tym kładem, nie było potrzeby, pomimo tego, że tutaj mamy podgórkę i tutaj, i tam przy wjeździe do warsztatu mamy podgórkę, także ani raz nie było potrzeby tutaj, żebym musiał zakupić łańcuchy lub coś w tym stylu. Także poza tymi mankamentami, co Wam powiedziałem na początku, pług jak najbardziej polecam.
nie jest stosunkowo drogi, samemu nie ma co robić, ja za niego zapłaciłem chyba 1600 zł brutto, pług z całym tą podstawą, samo mocowanie, trochę inaczej może bym to rozwiązał, natomiast jest to też pług uniwersalny do wielu rodzajów kładów, więc tutaj przymykamy na to oko, wyciągarka spisywała się dobrze, kład wytrzymywał duże obciążenia, spychał duże pryzmy śniegu, także jak najbardziej pozytywnie. Piszcie w komentarzach, czy też odśnieżacie swoimi maszynami. Tutaj jeszcze kupiłem do niego przyczepkę. Przyczepka już jest zarejestrowana, kupiłem też ją przyczepkę. Pewnie też Wam ją zaprezentuję, jak coś będę przewoził, jak to wygląda, jak się manewruje taką przyczepką. Także ogólnie bardzo pozytywnie. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiam, cześć.